Polsce BDS dobierze coś w stylu tych kontr Adamowych. Dostaniemy pierwszą serię w tym sezonie od Kapsa na midzie, a więc jednak grywa. W końcu się przekonaliśmy, że to postać, której nie obawia się, ale myślę, że to jest taki wybór trochę w ostateczności. No ale Lucian jest open, więc w jakiej ostateczności? No tak, 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 ale chodzi mi o to, że postawieni w takiej pozycji, w której BDS trochę jakby nie kupuje tego, że Caps będzie grał Zeri. No, mam wrażenie, że trochę takim statementem chce wejść Caps, też może w odpowiedzi na te wątpliwości ludzi, że tej postaci się nie boi. Finalnie Adam wyciąga doktora Mundo, to jest postać, którą Broken Blade wprowadzał na salony europejskiego LoL'a w tym roku. Tak. A tak naprawdę, wiesz, te pierwsze poziomy dla Ice'a i Labrowa, tak jak mówiłem, są absolutnie kluczowe. Myślę, że Ash i Nautilus wyszli z dużą chęcią mocnego dojechania tej linii już od pierwszej minuty. Play, tak. Oj, no właśnie. To też jest problem z Mundo. Aż dziwne, że wieża nie złapała mi Kiksa, no ale tutaj jest szansa na dive bez tej pasywki Adama. Ma on co prawda błysk na górnej alejce, jednak Broken Blade pokusił się o miniony i pożałuje tego auto-atak. Zaledwie wystarczył, żeby zapewnić zabójstwa. Adam na dolnej alejce broni się przed dive'em. Czy Hansa ma upadnie? Będzie blisko, ale jednak nie. Broken Blade, teleportacja na topa. Czy będzie ponownie zdajwowany? BDS za chwilę wyczyści te creepy i będzie mógł dajwować na drugą nóżkę. Bibi jednak posiada, no nie wiem, jeszcze nie wiem, nie, za mało tutaj punktów zdrowia. A realnie... Nie pójść po Ice'a. Pomimo, to zobaczymy Labrow. Co prawda dalej błysk, dalej heal. No ale właśnie nie da się prowadzić. O, wymian! Świetny Q! Tylko, że wrzuca mi Kieksa pod wieżę, a to sprawi, że Ice zdobędzie tego killa. O matko, G2 eSports. Mamy remis w złocie. O, jeszcze tak, spróbują zanurkować. Szukać dalej proaktywnych zagrań. Adam nie ma flasha, ale RK jest dostępna. Muszą go szybko spresować i to się uda, Broken Blade. Teamu BDS, widzieliśmy tych zawodników bardzo długo w ramach jednej organizacji i sukcesy zaczęły się pojawiać wraz z rozwojem tego coaching staffu do Nenka. Jeszcze wrócimy, bo jak na razie Sylvan szykuje się naprawdę konkretna walka pod dolną alejką. Obej dobrze przygotował, zobaczmy, a sama musi być pierwszym, który upadnie, przeżyje w to wszystko. Labrow to najważniejsze, to był czysty dive w wykonaniu BDS i nie ma jak się przed nim bronić dalej G2. Tu mapy. Rzadko zobaczycie G2, którym się rozbija wave, gdzie nie kontrolują tych zasobów, które po prostu leżą na ziemi. No ale teraz skontrolowane lekko zostały mi KX, to dość nieprzyjemne. Ciąga Labrow, daleko dość Ice, no chyba nie powinno być z tego powodu problemów, prawda? Szczególnie, że pojawi się Redemption, plecy, 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 TP! Miki X być może upadnie, ale Broken Blade będzie online w tej walce. O, Broken Blade, solówka z Nukiem, ale nie wystarczyło, nie wystarczyło, zobacz! Ale nie upada! Nuk nadchodnego, trochę mu pół rakietek wypuści, to jest zabójstwo dla BDS! Ale znowu jedna z takich klasycznych wywrotek Mikiego. Za daleko, wyłapany przez przeciwników, po prostu upada. Oponentom i nieraz oponenci po prostu nie znają na nie odpowiedzi. Caps bardzo długo tu zostaje, chyba brakuje mu niewiele złota. Oj! Do kolejnego przedmiotu i proszę bardzo, to są te pułapki, no każdy by się cofnął, ale jednak nie G2. Labrow wygląda jakby miał przeżyć, jednak leci za nim ultimate. Dopalić się nie dopali, ale w tym wszystkim Caps na pierwszej linii frontu. Adam, goni, goni, nic go nie zatrzyma. Mundo idzie tam, gdzie tylko ma ochotę, jajk. Potencjalnie drugą ofiarą przydałaby się jakaś Valkyria. Nie ma co lecieć może na niebezpiecznego, tym bardziej, że po prostu tego cooldownu nie ma. Broken Blade nawet nie mógł tu dołączyć, nie miał teleportacji. To może być play, który przekreśli tę grę. Chociaż i tak. Udało się wziąć wieżę w tempo, G2, trzeba im to oddać, ale Miki kierował tym Heraldem i jeszcze kompletnie, bezsensownie tu upadnie. Przestać Mundo to tak wyśmienity, niskozasobowy tank, no przecież on nie przyjmuje obrażeń na tym etapie rozgrywki. No zobaczmy, jest Real. No właśnie, Arkeśliw dostępny Ice, piękny spacing w jego wykonaniu. Miki X po raz piąty padnie w tej mapie! No G2 w wielkim szoku! Podczas... A mimo tego byli w stanie każdą z tych zwyciężyć. No teraz Sheo wydaje się jakby był włapany, aczkolwiek z drugiej strony dość daleko. Daisy pomaga teleportacja od Krukiego, żeby dołączyć. Labrow na plecach, jest szansa na mocne wejście. Zabójstwo na otwarciu, mimo wszystko dla G2. Że na mapie pojawia się drugi Baron Nashor, a z tym drugim Baronem Nashorem BDS może drugiej przypieczętować ten mecz. Strony BDS ma świetną kompozycję, żeby połkować oponenta, żeby sobie go uwędzić przed walką. To widzimy teraz, jeszcze nie ma twardego wejścia. Jak na razie tylko Adam na froncie, teraz Labrow dość głęboko. Oj! Ale trzeba uważać, może nie wystarczy obrażeń, to jest ten problem! Nie można tak chodzić teraz, Broken Blade! Główną ofiarą potencjalnie BDS, w końcu odpala się Ice, tuż od baraż, przewalając się przez trzech zawodników. Dało sobie znać, ale to jednak 1-0 dla G2 eSports. G2 łapie fraga. Zobaczmy, Caps ma teleportację, ale nawet jeszcze nie dołącza. Już w tym momencie Nuke na miejscu od boku Labrow, ta flanka może być dewastująca. Jak Hansa ma zareagować? Ashka będzie po prostu bezbronna, zobaczcie! Splasze wejście, podbicie i szybka eliminacja! BDS! Nie bawi się, nie bierze jeńców. Genialna flanka Labrowa.
Czy Chaos będzie w stanie coś jeszcze tutaj magicznie uratować? Broken Blade, znaleziona jego flanka, strzała też nie najlepsza. No dobrze, tylko że w tym momencie Broken Blade wydaje się być lekko odosobniony, szczególnie przez te korzenie od Shreo. Czy uda się kogoś w końcu wyłapać? Potrzeba jednego zabójstwa i to się udaje znaleźć Ice'owi. Oj, tak, tak, moi drodzy. Trochę chłodno się robi G2, troszeczkę zimno, trochę strachu na ich karkach może się pojawiać. BDS uzbrojone po zęby przyszło na tę serię. G2 w sytuacji absolutnie opłakanej. Tu już chyba nic ich nie uratuje. BDS próbuje to zrobić tu i teraz. Caps upada i zakończy ten mecz bez choćby jednej eliminacji. To jest na wielu frontach, ale jednak Sylvan, deklasacja, którą serwuje nam Team BDS na G2 Esports. Ale na co najważniejsze, ogromna obietnica. BDS przyszło tutaj z myślą już o kolejnej serii, z nadzieją, że się w niej pojawią, że G2 ukorzy się przed nimi. Pierwsza mapa obiecuje nam, że ta seria zapisze się w historii. Właśnie jakiegoś mundziaka czy innego twardego top lanera bierze Atroxa, który zazwyczaj w takich matchupach tanków czuje się dobrze. Więc teraz pytanie, czy Adam będzie chciał sięgnąć po jakąś postać bruzerowatą, czy będzie chciał powalczyć w ten sposób? No proszę, wydaje mi się, że troszeczkę Broken Blade za rękawicę, żeby tak się wydarzyło. No przeciwko temu Atroxowi może jakiś Rumble mimo wszystko, coś palącego, no właśnie. Tak, chyba po prostu Rumble. Caps znowu wskakuje na Zeri. To ciekawe, że akurat po tę postać idzie, a nie po Ezreala, podczas kiedy te wyniki ze Ezrealem G2 notowało po prostu dużo, dużo lepsze. No cóż, trochę tak jakby Caps chciał udowodnić, że potrafi... Bo to jedyny sposób, żeby jakoś zredukować te straty, chociaż... Za bardzo może to zrobić, natomiast może znaleźć gank na bota. No jednak zgrany klęs, zobaczmy, czy uda się Jace'owi jeszcze coś stąd wyciągnąć. Bardzo ładne podbicie, to będzie zabójstwo, pierwszy klęw dla Aszki, która jest... Hansama nie ma flasza! Hansama nie ma flasza, bo spalił komu na pierwszym poziomie Labrów w minionach. Bije się jeszcze Labrów z Hansamą na micie, Caps umiera, BDS sprowadza G2 do pozycji kukły treningowej. Dla szwajcarskiej formacji świetnie, zneutralizowany Jajk, Hansama. Cały czas bez błysku. Klęs jest tylko dostępny. To może być dive? O, próbują no tak, to zrobić. Tak, tak, ale Ice wygląda jakby był w tarapatach, jakby musiał tutaj umrzeć. Miki X dość świadomie, a pamiętajmy, to zabójstwo, które zgarnął Labrow. Tej fali nie uda się też dopchnąć, no, więc... Ścieżki stworów nieprzeniknione, zdecydowanie. A Ice na roamie w topa! Tego nie można się spodziewać. Chociaż Adam? To musi być dobry flash. I był to dobry flash. Minionów, minionów za dużo. Uuu, Broken Blade, nie, nie w ten sposób! Nie w ten sposób kolego! Zabawił się z nim jak z pacynką! Że będzie w stanie dokonać czegoś, czego nie potrafili przez cały ten rok. No, wygrana w BO5 na G2 była no, dla nich jak lawa. No, Ice może się lekko zdziwić, ale minimalnie, minimalnie, zabrakło dosłownie jednego obrażenia. Q czeka na reset Broken Blade, ale się chyba nie doczeka na miejscu Shreo. Podbicie od Labrowa, autoatak od Ice'a. To wszystko składa się na prawdziwą mękę top lanera. Wypuśćcie go z tego limbo! Sylvan, to jest stomp, chociaż jeszcze Miki próbuje uratować sytuację. Broken Blade, co prawda upadnie. Ice! Tarcza, kill, wtedy... tarcza! Trwać to podpalenie, tak! Rakan! BDS jest głównym bohaterem, oni mają plot armor! I jeszcze cała ta fala! Zakrył nicknamy i powiedział mi, że to jest mapa na Mistrzostwach Świata, w której G2 po prostu jest deklasowane przez jakąś wybitną drużynę, to być może bym uwierzył. Okay. Potem, gdybym zobaczył ten klip, powiedziałbym nie, to jednak jest Europa. Cóż za dziwny sposób na zgon! Te dwie śmierci poniekąd przekreślają cały wysiłek, który włożył BDS w ostatnie 8 minut gry. Czy będzie w stanie... Bo to okienko, w którym Miki X jeszcze swojej szóstki nie ma. G2 chyba chce zbejtować Team BDS wepchanie tej fali stworów i to wychodzi nieźle. Czy ja wiem, zobaczmy, Miki X podbity, no właśnie, jest szóstka od Hansamy, ale ona działa jak okień zaporowy. Po prostu pozwala wykurzyć stąd oponenta. Labrow, szóstka, szóstka wbita właśnie, tylko na to czekał, ale ward postawiony! O matko, nie i szybka lepa na sprawdzenie. Brak ultimate'u. No, u niego Labrow swego ma głównie tego, że nie zdążył użyć po zdobyciu szóstego poziomu. A na topie, właśnie, na odkutkę. Broken Blade, on nie może ignorować takich rzeczy. No flash jest jeszcze dostępna, teleportacja. Adama może ukarać za agresywny błysk. Adam już nie ma ani flasha, ani erki, ani za chwilę nie powinien mieć życia. Caps będzie w stanie to do... No to jest też imponujące, że nie trudzili sobie głowy. Chociaż teraz próba wyłapania kogo? No Jajka albo Hansamy na to wychodzi. Od flanki nuke, szybkie zabójstwo. No te bomby jednak się za potentem połączyły. Najważniejsze jednak są te walki, ta kompozycja została stworzona do takiego brutalnego przeprowadzania gry w League of Legends. Tutaj każdy tak naprawdę zadaje obrażenia, ale
Oj, nie był świadomy Broken Blade swojej pozycji. Aż niesamowite, jak długo zwlekali z tym zawodnicy BDS, żeby się z nim zabawić. Nie jest to niestety gra top lanera G2. Jeden, ale wiemy, jak istotny to jest zawodnik dla całego G2 eSports. Leci, mówiło się, to on leci 1v9, ale kiedy drużyna jest gorzej dysponowana. Teraz jednak obławana Hansame. Strzała w czarma, w podbicie. Hansama tego nie przeżyje. A co czyste 600 sztuk złota wyląduje w najlepszym możliwym odbiorcy. Wyląduje w rękach Nuka. Tak to troszeczkę wygląda. Miki X, spalony Hexflash. I odkryta jego pozycja przez Skryes Bluma. Ale ten tepek mógł być za późno. G2 po prostu może kończyć balon, tak się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, Adam. Ultimate niedostępny jeszcze. Miki X jako pierwszy upadnie. Jednak bullet time. Szybko wyrówna rachunki. Kto tutaj ma więcej pary do prowadzenia tej walki? Caps chciały podejść bliżej. I rzeczywiście kolejne strzały, kolejne pioruny ostudzają zapały zawodników BDS. Powitanie. Jest miliard razy silniejszy w 1 vs 1, a to raczej całkiem sporo. Nuke, błysk dostępny, czy uda się mu uciec? Jeszcze flash. To chyba za daleko, strzał jednak trafia. Oh, to będzie Game Changer, stun nałożony przez Sejuani. Shutdown dla Nuka! Broken Blade! Chyba nie tak to miało wyglądać. Baron w tym momencie rozpoczynany przez G2, ale jak go zrobić? Bez Capsa, bez Broken Blade'a. No chyba szybko, jak najszybciej, żeby nie zareagował BDS, to będzie Baron. Ale słodko-gorzki. O, bullet time jeszcze zagrany, żeby jak najszybciej zberstować tego naszora i to się uda. Czy tu po prostu ucieka, zapłacą cenę. Ale nie ma tempa po tym baronie, BDS. Ej, głęboka strzała, ale... To tutaj... i tak może wyjść. Ale można wejść. To wyjdzie, to wyjdzie. Nasza, nie ma... O nie! Nie trafił Labrow z tym czarmem, nie ma to znaczenia. Bo na szczęście na miejscu była cała świta BDS. Death timer jest naprawdę długi, to może oznaczać, że BDS zgarnie tego Drake'a, czterech strzelców, których widzimy w tej grze. BDS będzie miało 17 sekund od pojawienia się smoka, żeby wykorzystać Death Timer, ale teraz walka się rozpoczyna, zanim w ogóle Caps będzie na miejscu, bullet time, mimo wszystko otworzy ją dobrze dla G2, ale teraz już tych ważnych umiejętności po prostu nie ma. G2 w odwrocie, zaraz będzie mógł to teleportować Caps, zaraz nie, to jeszcze 10 długich sekund, 10 sekund, które może być najdłuższym okresem tej mapie, w tej serii dla G2, bo to 10 sekund, które okaże się dla nich dewastujące. BDS fenomenalnie wykorzystało ten okres. Ale jak tutaj kogoś złapać? Właśnie odchodzi. Kompozycja G2 nie jest fenomenalna w gonieniu. Oni lubią, kiedy walka stoi w miejscu. A BDS... Miki, co to robi? Co to robi? A! Nie mam pojęcia, co momentami robi Miki i Caps, ale nie jest w stanie zrobić różnicy. Posypią się kolejne głowy. Broken Blade znaleziony, chociaż być może uda się wyeliminować Adama. Nie zdążył on odpalić, chyba nawet nie była dostępna. Jajk, nie dopali się, shutdown dla Broken Blade'a. To jest cudowny prezent dla G2. Nie chcę być znowu hejterem, ale... No Caps i Zeri, to nie jest to! Mówiące, że czas na testy, czas na naukę dawno się skończył. Obecnie wchodzimy w okres egzaminów. Season Finalsy, potem Worldsy. O, Miki, dobre wejście, dobry bullet time i dobra eliminacja na ice! Ale i tak ta walka, jak na razie wymiana, kończy się jeden za jednego. Skończyły się cooldowny, Broken Blade'owie, to jest sygnał dla Nuka, żeby zacząć strzelać. Zobacz, jak silny już w tym momencie ten Korki. 10 sekund przed smokiem. No właśnie, no właśnie. Czy będą w stanie pojawić się z powrotem? Sheo, odważna pozycja od tego zawodnika. Gdyby tu upadł, to będzie dusza gwarantowana. Ale złapany, ten jest Nuk! Trafi. Jak to się stało? Ale to się jest! Redemption, redemption, redemption! Kupujcie ten przedmiot! Tata Capsa w to nie wierzy! Ja też w to nie wierzę! BDS naprawdę jest przeznaczony! Co to jest? Do zwycięstwa w tej serii! To ich przeznaczenie! I to będzie dusza dla teamu BDS i wszystko wskazuje na to, że obejmą prowadzenie 2-0. Sylvan nie ma... Znaczy nie usłyszę tego, bo nie poleci być może do Monachium. To jest w ogóle... w tym wszystkim najbardziej niesamowite. Tak, no absolutna, heroiczna walka wytoczona przez Team BDS. No, za nie. Flasze dostępne dla Mikiego, dla Hansamy, ale jeszcze chwilę brakuje do flasza od Capsa, a wiemy, jak istotny jest ten zawodnik dla tej formacji, dla całej sceny europejskiej. Najlepszy gracz w jej historii, czy będzie w stanie unieść tę grę? No, Hansama już w tym momencie bez klęza, zobacz co robi Nuke. No to jest napór, którego nie jesteś w stanie przezwyciężyć. To jest teamfight, który będzie przypomnieniem, że nikt nie jest bezkarny, nikt nie jest niepokonany, przynajmniej nie wiecznie. BDS kroczy po zwycięstwo w mapie numer 2, stawiając się w roli zdecydowanego faworyta tej serii. G2 wygląda po prostu na rozłożone na łopatki w tej serii. BDS
gra znacznie lepiej, znacznie skuteczniej i potrzebują tego jednego pchnięcia, ale ta airka od Kansamy jest naprawdę wyśmienita. Bullet time, rzeczywiście, ale moi drodzy, kule to zaliczyło w tym momencie potężną G2. Potrzeba minionów? Nie ma problemu, nadchodzą. BDS święci triumfy na MMA Masters, święci triumfy w LEC. Nie ma Sylwan czego tu ukrywać. BDS jest dzisiaj formacją lepszą. To 2-0 dla nich. Korzystacie. Ale z kim gra to Serafin? A wiesz co, wydaje mi się, że Serafin po prostu jako absurdalny dostarczyciel do spółki z Ivernem dla tych strzelców ma sens. Co mówiłeś? Że to nie czasy, kiedy Adam gra Olafem. No i miałeś rację. Kiedy ostatnio widzieliśmy Olafa w rękach Adama? No muszę się... To jest ta różnica, tylko że botlane BD jest aktywny, jajk. Pytanie, czy nie będą musiał palić błysku agresywnie, Labrow to może przypieczętować jego śmierć. Próbuje tutaj dojść jakoś Caps, jednak skoczy na Nuka, w tym wszystkim dalej jajk w Dragon Picia. Sama też tam próbuje znaleźć swoje bezpieczeństwo. Ice również upadnie. 2-0 dla G2, przeliczył się BDS. Zupełnie BDS nie musiał tutaj podchodzić. Ani ta Tristana zerki nie odepchnie, ani Ivern nie ruchomi. To może być duży problem, a teraz... Spejtowany Niuczek! Już dostanie się do oponentów jeszcze szybciej, ale teraz skupmy się na Void Grabsach, bo G2 przygotowane! A BDS może tutaj spróbować powrócić. Szósty poziom u Brauma, za chwilę będzie zagrany. Oj. Glacial Fissure. Ale to Encore, tylko w jedną osobę, lekki problem, Kas potrzebuje resetów. Labrow jeszcze żyje, wskoczy na środek. Zobaczcie, odpalona tarcza, jeszcze dyszał, jeszcze pomagał. Adam nie dołącza do walki. Ale czy znajdzie jakieś wykończenie BDS, bo to na nich się skupiamy. To oni są w gorszej sytuacji i to oni skończą gorzej. Zostaną po prostu wyrżnięci w tej sytuacji. Jeszcze poszukiwał Showcapsa, ale to jest walka. Niesłychanie jednostronna, 3-0 dla G2 eSports. I czyżbyśmy w końcu dostali G2, na jakie czekaliśmy? Oj, no panie Broken Blade. Odważna sytuacja. Jeszcze poszukał Adama, jak na razie jest ogłuszony i Labrow z Adamem. Naprawdę kapitalnie wypada na Serafin. Teraz jeszcze Caps wskakuje do przodu. Flash również od Hansamy i to musi być eliminacja. Show upadnie. Hans z kolejnym fragiem. Do tego jeszcze Nuk, który zostaje wykurzony pod wieżę z jego własnym błyskiem. I potrzebować będą naprawdę dużej siły mentalnej, żeby to odwrócić. No i Adam, co zrobisz w tej sytuacji? Kajtowany, jak dzieciaczek. No niewygodnie. Nie tak miał wyglądać ten Olaf. Ostatnia szansa w tym meczu. A daleko Sheo od tego Barona, również Ice nie może pochwalić bliską szansą na reakcję. Co więcej, Adam sam, jak palec, Adam przestał wierzyć. To są nie może, ale no nie. Jego portfel miał co innego do powiedzenia na ten temat. Jeszcze spróbuje Sheo, to może być 50-50, chociaż Gitu wyskakuje z pitu. Skaczemy, Iver na to pozwala. Ojciec lasu, bardziej jak ojciec porażki BDS, to on ją wychował, to on ją uknął. Oj, przepotężny ten Ivernik. G2 powoli pisze nam zakończenie opowieści trzeciego aktu. Tej długiej opowieści akurat. Aktów będzie jeszcze więcej, ale trzeba oddać. Jak na razie mapa, która zostawia nam najmniej pytań. Tak. To jest najbardziej jednostronna, która przypomina nam, dlaczego ta seria miała być jednostronna, ale... Z perspektywy G2, 27 minuta i oby BDS ta mapa nie weszła do głowy, bo inaczej po raz kolejny historia może zatoczyć koło. Jedna eliminacja, jedna wieża, to wszystko, czy może poszczycić się tym BDS w tej mapie. To był stomp, jakiego spodziewaliśmy się od G2 eSports. 2-1, czy reverse sweep stanie się faktem. G2 potrzebuje jeszcze dwóch punktów. Kasante to chyba najlepszy z dostępnych blind picków. Jest jednak i Rumble naświetlany, biorąc pod uwagę kontekst tej serii, no Olaf nie wypalił kompletnie, z kolei Rumble był naprawdę dobry. I finalnie ten Rumble tutaj nam się pojawi. Postacie po stronie G2 niemobilne, tu naprawdę fantastycznie BDS może podchodzić do prowadzenia teamfightów, stokowania przeciwników. I właśnie na tym braku szacunku
też potrafili pojechać, jeżeli chodzi o budowaniu marki wśród fanów, którzy przejmowali te zachowania. Troszkę to zmalało, prawda? Jednak teraz górna lejka, all out, ale Adam sobie nic nie robi. Dopali oponenta! Solo bolo w wykonaniu płonącego Jordla. I co? I zastanawiałem się, kto będzie lepiej przygotowany jak na razie na miejscu, raczej G2, ale teleportacja od razu od Adama. Będą chcieli walczyć, Broken Blade odpowiada i Ice kontra Hansa na środkowej alejce. Dochodzi do tego wszystkiego matka od Smoldera, ale kotwica wyjaśnia nam całą tę sytuację. Chyba nie ma jak tego naprawić. Na drugą rundę tej zabawy. Aj, no nie ma Adama, raczej nie chce mi się w to wierzyć, że mieliby tutaj ryzykować, to byłby czysty flip, aczkolwiek ten troszkę dwa razy. Dobra. Bardzo dużo obiecuje. Xante jako strażnik trzyma te drzwi. Hansama, jeszcze tylko jeden Mystic Shot. O, to się uda! Skacował! Cóż za Faker, czasowe podbicie od Labrowa! Ta walka nagle się obraca, nagle dewastacja po stronie BDS, a Smok jeszcze zabrany przez to wszystko, przez drużynę czerwoną. Ależ obrót spraw! Jeszcze to nie jest koniec, Nuk podlatuje pod kapsa, jednak nie będzie miał wystarczająco obrażeń. BDS nie może w pełni skomitować Drake'a, no bo rywal może wziąć Barona, a teraz Nuk? Jeszcze Nuk daje się wyłapać. No RK już zagrana, ale kotwica dalej do pociągnięcia, można jeszcze wpakować obrażenia, będzie martwy, Nuk będzie martwy, ale ziemia się pali! Jeden za jednego, ale bez Korkiego chyba już nie ma obrażeń do prowadzenia teamfightu, prawda? Labrow jeszcze się pali, co prawda, egzekucji nie będzie, ale... Nadciąga Broken Blade dość daleko kaps, ale pamiętajmy, portale heksechowe tak, są dostępne. Broken Blade podchodzi, leci strzała. Ale Labrow ją przyjmie na klatę. Można podpalić jeszcze tę podłogę i rzeczywiście podłoga to lawa, bo teraz trzeba z niej uciekać. Tak mówi BDS. Mikiek nie upadnie, ale najważniejsze, żeby czwórka zawodników BDS przeżyła. Dali się wciągnąć w grę. O nie, strzała trafiła Labrowa. On będzie tutaj martwy. O, wygląda na to, że nic mu już nie pomoże. A flasha, czysto teoretycznie, ale czemu go? Efektów kontroli tłumu Majitu. Błysk wykorzystany. Kolejne spowolnienie, Q i dopalenie. I ten mini Elder daje fraga na Labrowie. Ponownie dostępne. I przez tę śmierć Labrowa, mimo że teoretycznie może tutaj zdążyć. Adam, kolego, tak nie można podchodzić, nie w tej sytuacji. Te wyłapania mszą się na BDS. BDS boi się wizji własnego zwycięstwa. Ukasante, trzosobowe przerzucenie. Ale wyciągnijcie jeszcze Nuka. All out na Nuku. Dołączy tutaj zaraz Caps, pojawi się Labrow, ale chyba tylko na koniec imprezy. Tu już wszystko płonie. Przyszedł z pizzą na zniszczone mieszkanie. Moi drodzy, G2 łapie BDS! BDS w strachu! I dwa, tak głupie chciałoby się powiedzieć, wyłapania na tych dwóch ostatnich Drake'ach. Szczególnie, kiedy twoim oponentem jest G2 Esports. Ostatnie jeszcze próby od zawodników BDS, ale podchodzą na mida w trochę taki dziwaczny sposób. G2 skacze za rywalami. No, trzeba podobnie w Labrowa, w tym momencie w lepszej pozycji Ice. Czy może dołączyć się tam, tak nie będzie wyłapany, można atakować się na midzie. Dalej to wszystko trwa, ale Nuk! Nuk! Nuk pada jako pierwszy! No, wyjątkowo nie, okazuje się, że jest to Alistar, Nautilus, ale Alistar zaraz potem. Dwa za jednego. I niestety, ale Nuk miał być bohaterem, a to kolejny teamfight, gdzie ginie jako pierwszy ze swojej drużyny. Chyba w sporcie, być komentatorem. Trzeba tych przeczuć niekiedy słuchać. Moim przeczuciem było, że zobaczymy mapę numer 5. Jak na razie się ono w pełni sprawdza. Ale Piotrek, po tej mapie mam też przeczucie, że BDS tej piątej mapy również nie wygra. To nawet nie jest rzucenie klątwy, nie staram się zagiąć rzeczywistości. Po prostu piąta mapa wyląduje również w garści G2. Zapisujcie to, drodzy widzowie. Jeżeli to momentum będzie dalej się przesuwać na korzyść G2 Esports, to tak, to może być kolejny reverse flip. Świetny hook od Nautilusa. Miki prowadzi swoją drużynę do zwycięstwa. Nawet Miki odkupił swoje grzechy, niesamowite. Wystarczy dać Nautilusa w mapie, w której wygrywasz. I okazuje się, że wszystko działa lepiej. Okej, okay. G2 u bram BDS. Ostatnie tchnienia formacji ze Szwajcarii, to może być wyrównanie. To może być już za chwilę przerzucenie nas do mapy numer 5, która zadecyduje o tym, kto ominie finały Leca w Monachium. BDS, sypnijcie solą za ramię, pocałujcie króliczą łapkę, znajdźcie czterolistą koniczynę. Nie wiem co jeszcze, ale zróbcie wszystko, bo klątwa, która na was ciąży, wydaje się być najpotężniejszą w historii europejskiego regionu. G2 zawita was na mapie numer 5. O nie, mów hop, jeszcze próbują wrócić, okej. Okay. Nexus wybucha, można było się trochę spocić pod koniec, ale jest wyrównanie. Srebrne zgrzyty już za moment. Idziesz, bo to najbardziej nukowa postać ze wszystkich, jakie są. Czemu nie LeBlanc? No co ty mówisz, Piotrek? Dawaj te kasy. Ugotowałeś. Dawaj te kasy, kolego. Miazma może nie pozwolić na resety skoków. Jest! Mamy Cassiopeia dla Nuka i Tristana dla Capsa. Myślę, że dwa wybory, które
bardzo mocno kojarzą nam się właśnie z tymi postaciami, które... Trudno tutaj liczyć na to, że coś dobrego miałoby się wydarzyć. A jednak level 2 wbity szybciej. Arcane Shift pozwala wejść do przodu, no i GX. Trochę nieprzyjemna sytuacja, co? Delikatnie tak. No, myślę, że to Q połączy się z Rakanem, który w niego inicjuje. Z jakiegoś powodu Nautilus, który trafia na naprawdę dzikich hitboxach przeciwników w różnych dziwnych miejscach. Tym razem akurat nie trafił. Tym razem przeleciał przez rywala. Oj, 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 Sylvan, flash do przodu. Powiedz szybko, to samo może powiedzieć Han Sama, flash, bo flash i first blood na dolnej alejce. Leśnicy będą stawiali swoje kroki. No bo właśnie z nich dwóch, ja mimo wszystko powiem, że chyba Shao miał lepszą serię. Tak, myślę, że Jajk trochę mimo swojej formy wygrywał niektóre mecze. Teraz flash, podanie i Inuk jest martwy! Ależ bomba! Wspominam, wrócę do tego tematu, chociaż teraz Jajk, no nie, tutaj... O, a jednak głęboko, ale Trzeo zapomniał się! Za głęboko, kolego! Dostarczył się wprost w ręce rywala. Zostanie to oddane Kapsowi, prawda? No, oczywiście, że tak! Kaps z donacją! Ding, ding, ding! Piotr, jak będzie się sprawdzała w teamfajcie, kiedy gra na tyle zasięgowych postaci? No to dobre pytanie. No na pewno Nuk dużo lepiej niż my wie, do czego zdolna jest ta postać. W międzyczasie Labrov wzięty na celownik, Kap skacze, reset jest dostępny. Oj, 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 Labrov! BDS po prostu intuje grę piątą! Oni chyba naprawdę nie chcą jechać na Warcy! Ach, na Alkoceną. Są dwie struktury na środku, do tego jeszcze obozy z górnej dżungli i prawdopodobnie kolejna fala zepchnięta na topie, plus łapanka na Adama, ojej, kolego, kolego! No jest tanki, no całe szczęście odpala ultimate'a, prawda, więc przeżyje, ale z drugiej strony Caps czuje wiatr w żaglach! Na głowy, flash do przodu! Auto, tak lewo, prawo, reset na rocket jumpie, można szukać dalej, Nuke nadciąga, potrzebna dobra erka, majazma pod nogi, ale już w samym środku tej walki znajduje się Broken Blade, który wystawia tylko kolejne możliwości dla swojej drużyny! G2 nie da się pokarać! W trzeciej mapie, w drugiej mapie mówiłem, że nie są niepokonani, ale skłamałem i za ten grzech przepraszam. To nie są gry przesadnie równe. Każde zwycięstwo G2 do tej pory w tej serii było jednak zwycięstwem dość przekonującym. A teraz Baronem będą chcieli ten numer tylko powtórzyć. Szeą, że jakiś flash, nie, szybkie podbicie, zatrzymane jeszcze dodatkowo strzałą, 3000 na Baronie. Ale spróbuję, podejdzie! Ale nie będzie w stanie! Jeszcze ten trusz od Baraż dawał jakąś drobną nadzieję. Ale Mickey X zrobił to, co robi najlepiej. Albo zobaczymy G2 Fnatic w moim finale, albo G2 versus Mad Lions powtórka. Albo Ewa. BDS, jeżeli teraz miałoby jeszcze tę walkę obrócić. Dawaj, aj, zaskocz mnie, zamroź ich! O, zamroził Nuk! Ależ pędy ultimate, Nuk, szkoda tylko, że nie masz obrażeń! Jesteś wężykiem. No to jest pewien problem. Jesteś wężykiem ogrodowym. Ty tylko spryskujesz wodą. Aj, aj, aj! I w taki właśnie sposób prawdopodobnie kończy się esportowy rok 2024 dla teamu BDS. Jakże gorzka ta porażka, jakże dotkliwa, jakże okropna. Strasznie współczuję tym zawodnikom, bo to przez każdy dotychczasowy sezon była trzecia najlepsza drużyna w naszym regionie. W finałach zajmą miejsce czwarte i wraz z tym reverse sweepem kończy się ich rok. Nie pojadą na Mistrzostwa Świata, nie pojadą do Monachium. To tak przygnębiające. Po tak heroicznej pracy, jaką wykonali w 2024,